Siemaneczko ludziska, z tej strony Mr. Adamo 15. Jak widzicie na ekranie jakaś nowa gra nam wbija, jakiś tir tu przede mną, Track Mechanic Simulator 2015. Taka tam gierka, znów mechanizacja i te sprawy. Dopiero zaczynam, więc przydałoby się stworzyć jakiś profil. Tak, bynajmniej. Save, play. No to co, zaczynamy karierę. Niestety angielska wersja, fajnie, więc trochę będzie problemów. Duma to jak telefon, jak zwykle, tle. No ale całkiem spoko. Aha, tutorial, czy nic nowego. To jest, widzę, ta wcześniejsza wersja. Coś podobnie jak Car Mechanic Simulator 2014. Tylko, że tu, o Jezus, ale on czułość mychy. Mogę to jakoś... Jest. No dobra, tak musimy mieć. Po kolei, co my tu mamy? A sorry, ale nie na wstępie za to, że tak będę ruszał myszką, ale ta czułość jest zbyt gruba. Mamy żurawia. Jest fajnie. Dużo olej. Jakieś tam sprzęgła koło zamachowe. Jezus, to jest dopiero wielkachne. To jest ten rozrusznik. Chyba rozrusznik. Nie, bardziej to na rolkę mi tu jednak jakoś wygląda. Jakąś pompę czegoś. O Jezuś. W ogóle jakieś tutaj pomieszczenie nie z tej ziemi. Trochę szkoda, że no, mamy tak, tą czułość myszki jest tak, taka porządna. Kompresor. Duże klucze, wiadomo, do dużych samochodów, duże klucze w ogóle na praganie. Podstawa, ale idziemy tutaj. A, radio. O. Dobra, dobra. Ale radio włączymy. Radio mi niepotrzebna. A, mam iść dalej. Dobrze, cieszy mnie to. Oczywiście tutorial to podstawa. Podnoszenie, opuszczanie. Tutaj naszego podnośnika. Kolejne ładowanie gry. Grubizna się szerzy, czyli pierwsze zleconko. Ulala. Change the color. Fajnie. Uwielbiam to, gdy coś jest po angielsku. Naprawdę. No cóż, coś pewnie przy... No też trzeba będzie kombinować. Na razie może tak ogólnie... Fajnie, to jest po polsku, wszystko ja mam po angielsku. Znaczy tam... Dobra, ominmy to. Po pierwsze to tak... Aha. Muszę wam tu pokazać. Sklep. Tam był alternator chyba, tak? Aha, alternator to co widziałem tam. Wiedziałem, że to bardziej do tych innych rzeczy. Dalej. No, dobra. Jak powinienem coś kupić, tak? No cóż, na razie nie będę nic kupował. Bo to... Najpierw podniesiemy go trochę. Ale ta myszka tam jest wkurza. Ale nie ma chyba ustawić czułości myszki. Najpierw może sobie sprawdzić... Nie. Fajnie. O, zoom. A, widzimy. O, ja chciałbym sobie... O, to. Aha, fajnie. Sprawdzimy sobie oczywiście w takich grach. Trzeba sobie sprawdzić wszystko po kolei. Aha, to tyle od spodu, tak? Więcej od spodu już sobie nie mogę zobaczyć. Ja wyczułem, że to jednak coś od góry było. A jeszcze mogę chyba koło zamachowe też sprawdzić. Wszystko na razie na zielono. O, to mogę sprawdzić? Tak, to mogę sprawdzić. Jakie to jest dziwne. Po pierwsze, po angielsku. Po drugie, myszka. Czułość myszki jest po prostu rozwalająca.
Ale spoko, dojdziemy do tego. To jest taki na razie filmik pokazowy, bo jeżeli będziecie mieli, tak będziecie oglądać słabo jak Car Mechanic Simulator, to na pewno nie będę ciągnął tej serii. Coś jakoś tam nas to otwiera, czy coś. Jeszcze szybciej niech to chodzi, to na pewno coś zrobię. O, czekaj tam. A, widzicie. Jest dobrze, mamy machę otworzoną. Rzekłbym, że pół biedy. Czemu nie mogę sprawdzić coś? A, okej. Okay. Powoli, powoli mi się motorek spali. To jest dobra, 80. To trzeba wszystko sprawdzać po kolei, każdym sensie, że się nie zna angielskiego. Przewody. Przewody z spodu. Czekajcie, powoli, bo ja widzę, że tutaj... Muszę sobie sprawdzić. Tak. Ciekawostka. Mogłem sprawdzić, ale nie mam żadnego tłumacza na telefonie, więc chyba nie przetłumaczył. A tak to no, mamy mały problem. Check, na pewno check. Będzie grubizna, aż miło. Pamiętam, że też w Car Mechaniku, jak coś było popsute, też jakiś inny kolor miała tutaj. To tak średnio. Nie będę go rozbierał całego. Chyba powiem tyle, że... O, to mi się zdaje, że tu jest coś nie tak. Więc zdejmę to. Nie wiem czym, ale... O, udało się. 78. Udało. O, mogę odkręcić. Fajnie. Plus totalny. I 80. Jednak nie zgadłem. No to trzeba zamontować. Ups. No cóż, niestety, ale trochę litom. Wyszło mi z tym. Nie spodziewałem się, że tak będzie to potrzebny język polski do tego. Więc. No cóż. Trochę może pooglądamy, co my tu mamy. A może. Może zdejmiemy koło. Jo, już nakrętek. A szybko się już odkręcają. No cóż, taki będzie ten filmik zapoznawczy, bardzo krótki. I ja będę szukał spolszczenia albo polskiej wersji ogólnie. I tyle. O. Bekowe. Poskładam może gdzieś w hamulcach, tu na pewno nie, bo tam by było coś innego. O, może tu. Wszystko jest możliwe w tych tirach. I no nie, na pewno nie będziemy go całego rozbierać. Zostawimy tak jak jest i... Niech tak będzie, bo tu będzie, będę na pewno długo, długo, długo się bawił tym. Fajny tir ogólnie, a może wejdę do niego. Mogę wejść do niego? O, mogę wejść. O, tak, fajnie. Grubizna. Dobra, ja mam jeszcze jeden pomysł na ten pokazowy odcinek wam. I powiem wam tyle, no jeżeli po tym odcinku, wiadomo, w tym odcinku dużo nie zobaczyliście, to zobaczyliście co to za gra. Fajnie, ja jestem przyzwyczajony do Car Mechanica, to ja sam mogę grać. I oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli zobaczę, że oglądalność będzie całkiem, całkiem, to oczywiście zobaczycie drugi, kolejny odcinek tej serii, wtedy już będę się starał zgarnąć coś po polsku. Żeby na pewno dać radę, na razie nie widziałem, że my wstali na język polski, więc taka trochę śmiesznie. To jest właśnie najśmieszniejsze, że gra wyprodukowana przez polskich, Polaków, tak? A oczywiście nie ma nic takiego, żeby
po polsku rozumieć. To po prostu miodzie jak zwykle. Dobra. Ja nic nie ściągałem, więcej chyba z niego wezmę. A to żebym mógł zamknąć, nie? Zamykaj się. Ja nie lubię tego. Jak go zamknąć? Dobra. Nie będę się tym teraz zdenerwował. Ja jeszcze właśnie chciałem sprawdzić. Nie ma żadnej jazdy próbnej ani mini? To słabo. No tutaj tych kół trochę jest do zrobienia, więc... na robociny od groma. O, fajnie, trzeba naprawdę blisko podejść. Może jak teraz zamknę, to mogę nie jechać. No myślę, że jest zapewne na pewno jest. Kurde, żal. Trochę dziwne. Magazyn, w którym możemy wejść, ale to nic nie robić? Tak dziwnie. Nie dziwna ta gra jest. Jak dla mnie. Coś tu mamy? Nie wolę to jeszcze powinienem zaliczyć tutaj coś, ale... skąd mogę wiedzieć, co mam kupić? Ja to lubię. Dobra, no nie będę tutaj... głowy sobie łamał. Pierwszy taki dość dziwny odcinek, ale po angielsku teraz mogę porobić dużo rzeczy, ale na pewno nie pograć. Więc jeżeli chcecie zobaczyć ciąg dalszy, żeby wreszcie coś się działo na tym pięknym warsztacie z takimi tirami, oczywiście piszcie w komentarzu. No i liczę, że by była duża aktywność, więc też na dużo łapek liczę. Jeżeli nie będzie, to oczywiście wiadomo, że serii nie będzie, bo nie będę nagrywał dla małych ilości osób, więc liczę, że wam się spodoba. Jeżeli będzie duża aktywność, to będzie na pewno w następnym odcinku coś lepszego, więc to tyle, na razie łapujcie, subujcie, komentujcie, do następnego, na razie, cześć.